Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Maniak i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Cheeky Gone. Nie pamiętacie, skończyliśmy sobie tutaj na tym momencie, gdzie Geralta przepytuje ten Morhen Vorhis, czyli ten dowódca dywizji Alba, do której należeli żołnierze Yennefer, którzy zostali zaatakowani, tak jak i my, przez Cheeky Gone w drodze do Wyzimy. No i tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, będę musiał odpowiedzieć tutaj na pytania jego i z racji tego, że nie grałem w poprzednie dwie części, odpowiedzi będą takie może dosyć odległe od rzeczywistości i od faktów, jakie tam się wydarzyły, ale po prostu mam to, co będę po prostu sądził. Znaczy tak o, wyżej zamku Lavaletto, losy w ród Storiana. Jana. No to. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arjan uciekł, przy okazji podpalając zamek. To tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe, zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie niesławny szczyt w Lok Muin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Że uciekła. Nie wiem, co Patrzyłem, było. prawda, ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz, proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek, Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. No właśnie. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To Jakiś ważna błąd. sprawa, ale obędziemy się bez Geraltowi asystenta powinno. Karola. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. No właśnie, gdzie są moje ubrania? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu, u praczki. Dostaniecie je po audiencji, czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Które wybieramy?
Bardziej chyba środkowy bym się. No i dobra, chyba to. Jak ten Geralt wygląda w tym wyjcie. Nie wydaje w przeciwieństwie do tych dwóch stojów. To... Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Powiedzmy. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Nie jestem chamem, że mnie... No dobra. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Okay. Idziemy na audiencję do Emhyra. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Imgrimie ep Art Herzer, Deitven Adan in Karn ep Morwud, Emhyr far Emreis. Ukłon. Niech mu będzie. Wasza cesarska mość. Areir ep to orde. Evelien namen Vadgen Vavort. Nie trzeba, on nas chce, nie? Chodzi o Ciri. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Chamberlainowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cirilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę.
Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Nie chcę. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Takie widać niecierpliwe, nie? Faktycznie Yennefer miała rację. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Galan bezpośredni, to mi się podoba w nim. Samego rana. A jest południe. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander. Nie dość, że każe mi się dostać jakiegoś... Ja, amne. Rad Sliden NNN. Estu, NSSO, NNN5. Mistrzce Hugarbarskiego. SSIDAWSI, PFLANS, ANNMOD. Żenko Hurtail, ANNN5. Esvrak, Esside. Dut, Wizefara, Trespas. Yes. Tetate Gan, Enkalan Nes ad Evalu Sar. Eptu są. Można przerwać? Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutralności. O tym, jak trudno ją zachować. No co? Coś o tym wiem. Rozwiniesz? Zawsze to samo. Staram trzymać się z boku, a potem dostaję pilne zaproszenie i ofertę nie do odrzucenia. Tyle w tej kwestii. Możemy zmienić temat? Jestem już po rozmowie z cesarzem. I czemu cię wezwał? Czyli nawet ty nie wiesz. Nie, ale zgaduję, że chodzi o zwykłe wiedźmińskie zlecenie. Na bobołaki. Bywaj. Do rychłego. Wiesz, no wasz mości do czarodziejki? Waken. Idę. Evelier, Katyat, Twe Gledwen, Esavadgen. Esemastrigen et Foltest Enkarnan. Tilsoer Vioskes Imbael, Esasam. Esvanordling. Allait. No i tak pozwolę czasami, co nie gadają. Odgarna się brzmi. Mente mire detre. Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Rozumiem. Zaostrzyłeś już to pióro? Tak? To zapisuj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko kościół wiecznego ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem, a... Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. Szkoda, że nie mam czasu. Moje lefar. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz.
Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą tamnicę. Faktycznie. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komplementami. Pytam. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. Dobra kobieta. Szczera, bezpośrednia. Podoba mi się. Naprawdę. Lubię takie. No wie, czego chce i mówi prawdę bezpośrednio. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far-Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Tak? Bałagan narobiła. I poszła na Skellige.
My idziemy zobaczyć. Badać. Ambasador Faratre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Właśnie, zapytajmy od końca. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. No faktycznie, jeżeli tak jest. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuję wiernym poprawę losu i wskazuję palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. Niedobre czasy, naprawdę. Naprawdę niedobre. I raczej lepiej nie będzie. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Philip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre Krwawy Baron. Unikaj go. Dobrze ci radzę. No i dobra, jak przebiega wojna, nie? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i Redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radowid? Złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego. Za to potężnego.
Właśnie. A co z Kovirem? Kovir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk, ani co ważniejsze pieniędzy, żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far-Emrejs rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim Zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Dobra, dzięki. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. To są moje rzeczy chyba. No ciekawe, gdzie można ją zapytać o to. Ze zbroi. Tak więc idziemy, wychodzimy z audiencji. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. No i chcę zobaczyć teraz cały secik. Tutaj. Ale boję się tego, co ja. I dobra. Kurczę. Okej. Udać się do galer. No, spokojnie. No i gwinta będzie chciał. Gdzieś była ścianka. Próbuj.
Padło. Dobra, ale chwila, gdzie to jest? Co, lecimy do Velen. A, dobra. Jest wyjście chyba. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Dokładnie. Nie będzie trzeba Ciri szukać, nie? Velen będziemy na pewno mieli dużo, dużo, dużo roboty. Z zadaniami pobocznymi, z znakami zapytania. Oraz z jakimiś tam bijatykami na pewno i z... zbieraniem nawet jakichś tam rynsztunków, także Velen posiedzimy trochę. Wierzę, że 50 odcinków. Nie kilkadziesiąt, nie kilka odcinków. Jeszcze odcinki nie będą dłuższe niż 35 do 40 razem czy rękami. To się to też w miarę przyjemnie oglądało. No i co więcej mogę wam powiedzieć? Myślę, że będzie fajna przygoda. Zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wyglądało. Dobra. Dobra, ale w tym odcinku to by było na pewno na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.